Dzień dobry, Angry Birds Epic, zapraszam was bardzo serdecznie, zostawcie łapeczkę i lecimy, bardzo zapraszam. Pierwsze co zrobimy, to obejrzymy sobie reklamę. No dobrze, 500 masterek, słuchajcie, nasze ptaszki będą o wiele mocniejsze, ale tu jeszcze mamy skrzyneczkę. O, patrzcie, ale nabiliśmy, jasny gwint, ale nasze ptaki będą mocarne. Naprawdę, to będą teraz mocarze. No dobrze, co dostaniemy ze skrzyneczki? Mam nadzieję, że ja dostanę łapeczki od was. Okej, mamy jeden złoty pieniążek, złota moneta. Już mam 105, więc jest całkiem dobrze. Dodam od siebie to, że czytam komentarze z poprzedniego odcinka. I tu mamy od Igora. Igor Drzazgowski. Zrób kolejny harmonogram odcinków po 2 latach. Jak to wyglądało? Bo ja już nawet nie pamiętam. Co to było ten harmonogram odcinku? Musicie mi opisać, bo ja już nie pamiętam tego. Więcej życia do naszego czaka. To mi się podoba. Dobra, zobaczmy co z tego openingu pójdzie. Bekoń Kozak. Jak pokonasz czwarty zamek, koniecznie kup berserkera. Boże, te same przedmioty dostałem. Co za lipa. Naprawdę. I to taka wielka, taka ogromna lipa. Co tu się wydarzyło? No nie wierzę, że tak. No ale co to zrobić? Dobra, otwieramy kolejną świnkę. Uwaga, tutaj sztandary, które sobie przerobimy. No i dobrze, zaczynamy. Mam nadzieję, że teraz ten sztandarek sobie też przerobimy na jakieś fajne rzeczy. Okej, zauważyliście, że dostaję co chwilę to samo? Coś się zbagowało. Szkoda, że nie dostałem tych itemów, wiecie, tych legendarnych. To bym dostał 2 takie same. Nie ma to jak stara dobra gra Angry Birds Epic. Fajnie, że ktoś dalej to nagrywa. Viking napisał. Dzięki za komentarz. Mam nadzieję, że oni, czyli twórcy Angry Birds Epic, oni naprawią tę grę albo zrobią jakąś nową wersję. Dobra. Nie przerobiłem sztandarów. Na litość boską. Co ja zrobiłem? Słuchajcie, słabo, słabo. No ale tak, mamy tutaj. Nie chcę go upgrade'ować. Panie. Nie. Chcę to pousuwać wszystko, żeby dostać jakieś fajne... O, patrzcie ile czak ma tych przedmiotów. Dobrze, pousuwamy sobie to wszystko. Dostaniemy dużo fajnych składników, więc to na pewno się przyda. Sprawdźmy, czy na przykład Matylda czegoś nie ma podwójnie. Nie, pan... A bomba? Bomba tutaj ma. Wpadła bomba do piwnicy. Napisała na tablicy. Dobra, cyk... Cyk. Czy masz coś do ataku? Masz tutaj łuk, ale tych itemów sobie przerobimy teraz. To mi się naprawdę mega podoba. Dostaniemy sobie naprawdę megaśne ilości przedmiotów. Dobrze. I czy my możemy coś skraftować teraz? Coś, co jest jakieś dobre. To niby jest dobre dla czeka, ale nie mamy muszelek. To mamy do Matyldy, ale nie mam. Jak tą sztabkę się robi? Jak się robi sztabkę? Tu mamy słabe, zero i wszystko słabe, więc na razie nie jest tak dobrze. Sztandary jeszcze nie przerobiliśmy. Konrad Bala. Brod, mam 2 pytania ciekawostki dla ciebie. Czy pojawi się odcinek z PZWGW2? Czy Facebook i granie ptakami znajomych Angry Birds działa? Nie. Nie działa niestety. Nie działa. Niestety nie działa. To jest słabe, że coś takiego nie działa. No ale co zrobić, no. Nie możecie zaprosić swoich znajomych, niestety. Może w przyszłości jakoś coś zostanie ogarnięte, natomiast na tę chwilę to nie działa. Jak zdobędziesz łódź podwodną, to idź do wiru, a to słyszałem. Każdy gatunek świnki ma specjalne umiejętności i obszar występowania. Lodowe świnki, a to też, dziękuję za podpowiedzi. Smrodoka, Brod, Friendship Gates można otworzyć jeśli... W tych Daily Dungeonach musisz wypożyczyć świnkę, która jest sojusznikiem pod nazwą Piggy McCall. Jak ją wypożyczysz, przejdziesz tak po około 3-4 godzinach. Jak wciśniesz na tę bramę, to będziesz mógł obejrzeć reklamę i będziesz mógł otworzyć. Naprawdę? O jacie. Nie wiedziałem, że jest taka możliwość. Patrzcie, my tu skarb mamy. Karpia mamy. Dobra, stosujemy tą niezawodną kombinację. Chyba tak, lecimy. Gram od zawsze w Angry Birds, a przez ciebie jeszcze bardziej chcę. Pozdrawiam, Tejmon Szef. Pozdrawiam cię również. Dobra. Lecimy ostro, nie śpimy. Teraz nasz czak ma więcej życia, więc będzie troszkę łatwiej.
i porachujemy sobie się z tymi świnkami. Bro, czytaj całe. Możesz kupić klasę Treasure Hunters dla Bluesa. Będziesz miał 65% na zebranie jednego płaska ładowania śwince. On kosztuje 206 złotych monet. Kotlecik, dzięki za podpowiedź. Tak, tak, ja o tym słyszałem. Słyszałem oczywiście jak najbardziej, tylko że to nie jest takie proste. Ja nie mam tyle monet. Kapiszonek, dawaj więcej Angry Birds Epic. Bardzo lubię to, przyjemnie ogląda się z moimi kolegami. Łapeczka dla ciebie leci. Dzięki za łapeczkę. Pozdrawiam ciebie i kolegów. Miło mi was tutaj widzieć, gościć i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zróbmy tak. Powinniśmy teraz wszystkich wy... O, pięknie, ale poszło ładnie, nie? Piotr M, myślę, że do tej Starkiej przyda się Red, może Paladin lub jakaś inna klasa. O nie! Ocie panie, dobra, zróbmy coś takiego od razu. Zróbmy tak. Całe combo tutaj zastosujemy. Ojej, trzeba się już teraz podleczyć, albo nawet paprykę czakiem walniemy. Matyldą się podleczymy. Tak mi się wydaje, bo tu mamy takiego giga gościa, giga czada. Więc trzeba będzie tutaj mu przyfasolić. Ale się uda. Ojejku, dobra, teraz tutaj się leczymy. Teraz tak, ta plujka jest tu. Ale tutaj nas nie wypluliśmy tego, dobra? Okej, okay, pięknie. Został tylko ten, ale powinniśmy go to ugrać. Polecam klasę szpiega w późniejszym etapie. Działa tak, daje gle, które po uderzeniu leczy ptaka i bije obszarowo. Adam Kaczmarek. No zobaczymy. Zróbmy tak. Za 52. Za 70. I tu się podleczmy. Jest, już myślałem, że to przeżyje. Alan Wołosz, spoko, dzięki Alanie. Dzięki Smrodokap za łapeczkę. Dobra, kolejna mocarna świnka, słuchaj. Nie! Zrobiłem misklika, nie! O mój Boże, ale to będzie boleć. O jacie. Dobra. O jacie, ale zrobiłem fejla. Jak przejdziesz zamek z czwartym jajkiem, która to była minuta? 6.55. To kup klasę do Chucka Wizarda, ona jest mocna. Gabriel, zobaczymy. Ale dużo komentarzy piszecie, ja to uwielbiam, jak wy się tak rozpisujecie. Nie, nie, popełniłem błąd. Znowu źle to zobliczyłem, o Jezu. Michał Stompor, bro, super odcinek, rób trochę dłuższe odcinki z Angry Birds Epic. Najlepszy team ptaków to Chuck, leczy bomba, kanien, bluesy w kurtce. Łapkę, dzięki za łapeczkę. Ja oczywiście łapkami nie pogardzę. Jak najbardziej. Dawać tu tego paprykę. Teraz powinniśmy to ugrać. Cyk, 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 cyk. Pięknie. Dobra. I tu robimy tak. No, w końcu jest dobrze. Teraz się możemy fajnie wyleczyć. Cyk. Czemu on się leczy? Halo? Ja się nie mogłem uleczyć. O kurka. Parterowiec, zapisałem cię do znajomych, ale możesz opcję, gdzie tylko ty dodajesz. Parterowiec, dzięki za te wszystkie komentarze. No zobaczymy, na razie sam robię miniaturki, będzie dobrze, myślę. Nie siadł mi Slime Rancher, myślę, że musimy go przenieść w ogóle. Slime Ranchera dwójkę przeniesiemy na OK Brota. Jeszcze czarodziejn, fajna klasa. Rada, już nawet jak ma item zero życia, to i tak ulepsz? Czemu? Czemu, Adamie, tak mam zrobić? Dostaliśmy nagrodę. Oj, tu jest jeszcze skrzynia. Jakiś item. Słuchajcie, co tu jest? Okej, okay, mamy oczywiście już tutaj masterki. Nieźle. Sprawdźmy ten tutaj, bo coś się świeci. Meet Loss. Hej, kiedy live? Bo nigdy nie byłem. Byłem na jednym kilka minut, bo autobusem jechałem, bo chciałem porozmawiać, ale jak nie będzie, to rozumiem, bo Szymonek i córka pozdrawiam. Pozdrawiam, Meet Loss. No zobaczymy. Czemu mi się to zaświeciło? Ja ogólnie chyba będę miał multi-streaming, tylko muszę to jeszcze poogarniać, więc będziemy sobie live'ować cały czas. Myślę, że od przyszłego tygodnia, bo Szymon był chory, więc niestety nie mogłem streamować. No i czekajcie, albo tu, czekajcie, my coś dostaliśmy do craftowania tutaj. Gdzie to jest? Czemu mówicie, że to powinienem wycraftować nawet jak to jest za zero? Nie rozumiem. Czemu? W ogóle ten item, co dostaliśmy, wcale nie jest dobry. Tu jest. Nie, to nie jest dobry. Nie, bo jest strzałeczka w dół. Także nie rozumiem, czemu mnie tu zaprowadziło. No, ale niech będzie, słuchajcie. Jak naprawić kalendarz, żeby mieć nagrody? Smrodokab jest poradnik u mnie na kanale.
Co tu robi rosyjska świnka? Nie wiem. Nagraj The Battle Cats epicka, epicka gierka, walczysz z psami anime i innymi zwierzętami. Pancake, wiem, wiem. Nagrywałem to już. Patrzcie, co tu jest w ogóle. Dobra, zróbmy screena. Patrzcie, patrzcie. Weźmiemy sobie to. Ja już to nagrywałem na swoim, na kanale zagranicznym, ale możemy spróbować. Chyba na brod gry na telefon spróbuję zagrać coś takiego. No zobaczymy. Dobra, musimy się pozbyć tej świnki. Już teraz faila żadnego nie robię. Mam nadzieję. Brod, nie polecam kupować berserker do bomby. Marcin, naprawdę? Wróciłem spod mostu. Midas, Patryk, co ty robiłeś pod mostem? Dobra, wolę nie wiedzieć. Okej. Zróbmy tak. Dobrze, okej. To się podleczymy teraz. Chociaż nie wiem, czy się będziemy mogli podleczyć w ogóle. Zróbmy coś takiego. Okej, oczyściliśmy się. Dobra, teraz tak. I tutaj go splujemy i powinno być okej. Patrzcie, została tylko ta świnka. Teraz się oczywiście na lajcie podleczymy. Zrobimy tak. Tak, i GG, załatwione. Czy mógłbym zrobić fanarta i byś go pokazał? Mogę ci wysłać na Instagrama. Wbij na Discorda mojego i tam wbijaj, tam jest sekcja z fanartami. Też gram w Angry Birds Epic, otwórz świnie ze złotych monet, bo można legenda wsiądzie. Emil, no otworzymy. Może zmienisz zdjęcie profilu na to stare? Nie, chyba raczej nie. Weź tę kamerkę w róg z powrotem, nie widać na której fali jesteś, jak walczysz. Pakutku, jest to specjalnie zrobione pod szorciki, wiesz? Jak będziesz miał 1000 złotych gwiazdek, to dostaniesz ulepszoną złotą świnkę, która ci da 1% więcej szans. Ale my dostaliśmy Ancient Relic, moi drodzy, czyli będziemy mogli łączyć te legendarne przedmioty. Pamiętasz komentarz, że ktoś napisał, że chcę, żebyś nagrywał Angry Birds codziennie, bo to byłem ja i pisałem z konta brata, ja mam na imię Michał, to było w grudniu 2015, a jak nie pamiętasz, to dam link do tego filmu. Napisałem komentarz z konta brata Kuba. Pozdrawiam ciebie i braciszka, bardzo mi miło. Kurka, tak długo to było, już nie pamiętam, ale cieszę się, że komentowałeś oczywiście i teraz tutaj wróciłeś. A ja wam życzę wszystkiego dobrego, no i co? Do zobaczenia.